Witajcie serdecznie z tej strony, Go fanka. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam magazyny Lego na kwiecień 2021, będzie ich łącznie 6. Pod koniec tego filmiku zobaczycie zapowiedziane już magazyny na maj. Tradycyjnie jako pierwszy pojawi się magazyn LEGO City z premierą 9 kwietnia. Dodatkiem będzie figurka strażaka wraz z ekwipunkiem, łącznie 19 elementów. Cztery dni później na sklepowe półki trafi magazyn LEGO Friends ze śpiewającym szczeniaczkiem, a także obrotową sceną. Tego samego dnia będzie jeszcze jedna premiera, a mam na myśli magazyn LEGO Star Wars z Fallingiem. Będzie składał się z 45 elementów. Niestety data premiery magazynu Lego Avengers Storem jest nieznana, ale obstawiałbym tutaj połowę kwietnia, bazując na tym, że poprzednie magazyny wychodziły co dwa miesiące, mniej więcej 17, 19 dzień miesiąca, w tym przypadku raczej 16 lub 19 bo 17, i 18 to weekend. 20 kwietnia na sklepowe półki trafi magazyn Lego Ninjago z szkieletowym czarownikiem, na które czeka, myślę, że rekordowa liczba osób. Jest to figurka, która wystąpiła w dwóch zestawach i osiąga ceny na Lego 60-80 złotych a będzie w magazynie za cenę mniej więcej 15 zł. Dwa dni później będziemy mogli kupić magazyn Lego Disney Księżniczka z figurką Kopciuszka. Na maj do tej pory zapowiedziano trzy numery. E, dokładniej magazyn Lego Jurassic World z ONM, który będzie miał premierę 6 maja. Magazyn Lego Ninjago Legacy z duchem, a także Lloydem, który również będzie miał premierę 6 maja. Oraz magazyn Lego... Batman z figurką Batgirl, który pojawi się na sklepowych półkach 27 maja. Będziemy musieli trochę poczekać, ale moim zdaniem warto. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o ten miesiąc. Ja Wam dziękuję za obejrzenie odcinka. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!